Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Rybki, na sam koniec w sumie odcinka poprzedniego, albo będzie to zupełnie osobne ogłoszenie, które wyjdzie w bardzo podobnym czasie co odcinek ostatni, który pewnie widzieliście, przynajmniej ci, którzy są zainteresowani Heroesami. Jak widzicie, trochę się tutaj zmieniło na mapie, ale co muszę przyznać, pierwszą rzeczą, którą muszę przyznać, Heroesy mi pokonały, po prostu Heroesy mi pokonały. Na chwilę obecną no nie jestem w stanie przejść gry dalej. Moi drodzy, jak dobrze pamiętacie, kończyliśmy ostatnio, robiliśmy misję w kampanii Restoration of Erathia. Jak mówiłem poprzednio, Armageddon's Blade totalnie mnie przerośnie. Głównie ze względu na to, że gdzieś tutaj widziałem i wieżę, i chyba widziałem nawet gdzieś damkę przy jednej z misji. Pozwólcie, że sprawdzę, nie, okej. Ale praktycznie wszędzie były wieże, a jak wiecie, no ja na wieży... No ja nie wierzę w siebie na wieży, niestety, co bardzo dobrze pokazała kampania, subkampania Niech Żyje Król, czy... No chyba subkampania, nie pamiętam teraz nazwy na to lepszej. Pokazała ona bardzo dobrze właśnie w tej ostatniej misji, którą widzieliście na ostatnim odcinku, że ja sobie po prostu nie daję rady już na wieży, gra mnie niestety pokonała. Nie mam możliwości obniżenia sobie tego poziomu trudności w żaden sposób. Jedynie jakieś cheaty, a tego nie chcę, po prostu tego nie chcę. Ostrze Armagedonu również, nawet nie chcę do niego podchodzić, skoro nie skończyłem Restoration of Erathia. No i w tym miejscu, co jest pierwszy raz mi się to zdarza, żebym rzeczywiście powiedzieć, iż chcę sobie zakończyć niedokończoną. Na razie, przynajmniej na razie, nie wiem jak długo by mi to zajęło, ale po prostu siedzenie 7-8 godzin na tym, żeby jeden scenariusz, jedną misję z danego scenariusza móc przejść, znaleźć sub kampanii, to jest troszkę za dużo dla mnie. Ponieważ te 7-8 godzin, one są ciągiem przede wszystkim zazwyczaj, ponieważ opiewają na to, iż muszę na przykład cofnąć się 4-5 odcinków do tyłu. Co za tym idzie, moi drodzy, no to jest dużo czasu, gdyż dochodzi do tego montaż, dochodzi do tego... Znaczy, akurat Heroesy były dosyć niewiele montowane względem pozostałych serii, ale dochodzi do tego montaż, dochodzi do tego mimo wszystko ten czas, który na to poświęcam. Niektóre odcinki mają 36, 40 parę minut, co jest długim czasem, naprawdę długim czasem. Często właśnie muszę niektóre fragmenty powtarzać, albo całe misje, no i te 7-8 godzin nagle wychodzi na to, że jeden odcinek muszę nagrywać, jakby na to nie spojrzeć. Nawet nie tyle nagrywać, co po prostu grać. To jest bardzo długim czasem. Patrząc na to, że Heroesy i tak w pewnym momencie przestały być oglądane, ludziom się odechciało, ja obiecałem, znaczy obiecałem, powiedziałem, że nagram jeszcze dodatkowe scenariusze, jeśli zakończę już wszystkie kampanie. Jak widzicie, kampanie mnie niestety pokonały, więc muszę się z tego wycofać. Co wejdzie za Heroesy? Nie mam bladego pojęcia, ale na pewno nigdy więcej nie chcę się mierzyć ze strategią, która będzie miała z góry określony poziom trudności. Ponieważ ja niestety w strategii nie jestem dobry, strategie się bardzo słabo po drugie oglądają na YouTubie, po trzecie nie jestem fanem siedzenia, tak jak mówię, i ogrywania danej misji raz za razem, raz za razem. I wiem poza tym też, że w wypadku Heroesów jego mocą, ich mocą było multi, lokalne multi, czy też multi już, nie wiem czy wtedy było, czy też nie, w każdym razie w tym momencie przez internet. Jakieś tam LAN party właśnie lokalne, też o tym już wspomniałem przed sekundą, więc... No wybaczcie mi, jeśli kogoś naprawdę to razi, nie wiem, niech sobie da łapkę w dół, bywa, jakby jestem w stanie to teraz na siebie przyjąć, bo po prostu, no nie dam rady, czuję to, musiałbym po prostu spędzać tym długie, długie godziny, a pomijam już fakt teraz, że jestem chory, bo to jest zupełnie jakby faza przejściowa, ale gra wymaga ode mnie na tyle dużych zdolności intelektualnych, taktycznych i mikrozarządzania, które po prostu trwa wiek i mi, dla mnie się dłuży, po prostu nie, tak jak powiedziałem, ja nie jestem strategiem, nie przepadam ze strategiami, żeby je jakoś bardziej dłużej oglądać, czy dłużej w nie grać, bardziej casualowo, więc no po prostu to jest ponad mnie chyba pierwsza gra, która rzeczywiście mnie pokonała na tyle, że przepraszam, nie, łącznie w życiu moim jest to druga gra, która pokonała mnie na tyle, że przez poziom trudności nie chcę w nią grać. Pierwszą była gra indie, która nazywała się Cube Traitor bodajże, chyba tak. I ona po prostu była rzeczywiście bardzo źle zrobiona pod kątem tego, że wymagała praktycznie idealnej koordynacji i praktycznie zapamiętania tego co do milisekundy. Ale to jest kwestia już po prostu tam designu, tutaj rzeczywiście jest ten poziom trudności dla mnie za wysoki. Chociaż oczywiście da się to przejść, ale tak jak powiedziałem, no nie jest to dla mnie, zdecydowanie nie jest to
coś, co chcę kontynuować. No i trochę złamałem swoją zasadę, tak? Złamałem swoją zasadę, że wszystkie serie chcę dociągnąć do końca, ta seria nie zostanie dociągnięta do końca, niestety, wybaczcie. Przynajmniej te osoby, które oglądały, pozostali się pewnie cieszą, ponieważ seria się im dłużyła, to ona miała ile? Ponad 140 odcinków, tak? Chyba tak. No i cóż, to takie krótkie oświadczenie. Chyba zrobię jednak z tego osobny film. Taki właśnie wychodzący w trakcie, czy przy okazji tego ostatniego odcinka. I może kiedyś jeszcze spotkamy, tak jak mówię, może kiedyś będę miał ochotę. Może kiedyś znajdę osoby, które będą mnie w stanie lepiej pokierować, wytłumaczyć mi trochę więcej, pokazać mechaniki niektóre, które lepiej działać, z którymi lepiej się działa po prostu na singlu. Ponieważ tak jak mówiłem, trochę oglądałem multi, ale to też jest ponad mnie. No i cóż, do zobaczenia moi drodzy w takim razie w kolejnej serii, czy też w innych filmach, w zależności od tego, czy coś po Heroesach zaraz wejdzie, ponieważ nie mam jeszcze planu, to było totalnie niezaplanowane przeze mnie, totalnie spontaniczne. Co najgorsze, nie mam praktycznie żadnych odcinków, a w tym momencie, w chwili obecnej, w dniu dzisiejszym, w którym to nagrywam, nie mam też nic na zapas, co mogłoby po prostu zamiast tych Heroesów wejść, więc... No, zobaczymy jak to będzie, tak? Zobaczymy, przekonamy się, a tymczasem, moi drodzy, żegnam się z wami, najmocniej was jeszcze raz przepraszam. Mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie. Myślę, że jeśli uda mi się kiedyś załapać lepszy internet, to będą to jakieś casualowe streamy, może z Heroesów, czy coś właśnie z przechodzenia tej kampanii, to... Weź to z dużym dystansem, ale weźcie to jednak jako pewne... Może nie zapewnienie, ale pewną szansę na to, że Heroesy może jeszcze kiedyś wrócą, a tymczasem już nie przedłużając, naprawdę najmocniej przepraszam i żegnam się z wami, do zobaczenia i za dużo i na razie.